jeszcze raz. Jan Mosakowski ze Stowarzyszenia Niedzieckiego Baborówko prezentuje konia Wiedźmin. Karywałach Wiedźmin został wyhodowany przez panią Dobrochnę Bugajną Bielecką, która również jest jego właścicielką. Jest to koń po niderlandzkim ogierze Ulko po klaczy Victoria od ogiera Sable Rose. Jak dotychczas, koń ten ma na swoim koncie 7,1 punktów bonifikacyjnego, co jest czwartym rezultatem. Witzmin with Jan. Easy inside the time because the horse has a very big, powerful canter, and therefore we gave him an 8.2. It would be higher when he uses a little bit more his body in canter. He was a little bit fixed with his neck up in the air, but the stride was easy and big. So 8.2 for that. The jump, very powerful jump, a lot of scope, quick in with his front feet and also jumping in behind, so 8.2 for that. Approaching the fences was very easy for the rider, the horse was never fighting, could wait and move forward, the horse was responding very well, so 8.0 for that. Willingness and cooperation with the rider, I said already he was waiting when he wanted to wait and also move forward, so 8.5 for that. Future event horse, of course it is a future event horse, so 8.0 for that.
Ocena konia Wiedźmin. Zastrzyk skoku ocena 8,2. Skok silny, bezpieczny, szybki przodem, poprawny zadem. Za podejście do przeszkody 8,0. Koń chętny, odpowiadał na pomocę, był pewny. Za galop w dystansie 8,2. Ten galop obszerny, dobrze kryjący teren. Może trochę ciężki i trochę bardziej mógłby koń pracować całym ciałem w galopie. Zachęć do współpracy z jeźdźcem 8,5. Tak jak już mówiliśmy, koń jezdny, posłuszny, nie walczy. Odpowiadał na wszystkie zadania zadane mu przez jeźdźca. Za predyspozycję do WKKW ocena 8,0. Wynik łączny z próby terenowej konia Wiedźmin to 16,4 punktu bonifikacyjnego.